we've cooked a dog. Pan major Poremski, proszę dokonać zbiórki pod oddziałów. No, więc proszę to poszła, co mi się ustawią. Chyba nie.
Zapraszamy jeźdźców do zapisów w kolejności startowej. Przeszkoda. Pięć, dziesięć, 15 punktów za lance. Teraz idziemy na przeszkody. Pierwsza czysto. Żurka. Stacjonarna przeszkoda ładnie czysto, dużym zapasem. Teraz szabla w ręku. Teraz będzie cięcie łuk. Druga ścięta. Trzecia też ścięta. Czwarta ścięta. Ładny przejazd czysty. I ładnie. Ładnie chyba czasu. Minuta 47, 81 sekund. Ładny przejazd. Bardzo dziękujemy. Poszedł. Dobre tempo. Spadła jedna wzięta. Druga wzięta. Niestety ostatnio omnięta. Powtórka, ale to jest tylko strata czasu. I z tego nie będzie. Idziemy na cross. Ładne tempo, z dużym zapasem. Pięknie, to jest przejazd. Pięknie, ale też proszę tak to ładnie. Dobrze chciało. Pięknie to. Zobaczymy chojraku. No, ale ciężko. Dobra, idzie. Jeszcze jedna. Przeszkoda stacjonarna i szabla. Ale tylko tempo. Wszystko ładnie wzięta. Wszystko. Udyś! Musiało boleć. Wszystko. Nie. Jedna wrzutka. Ty, dobra, odezwę się, bo właśnie będę startował. Ominięcie przeszkody? Nie czekaj. Lanca. Pierwsza przeszkoda na czysto. Druga czysta. Trzecia, rzutka niestety. Chyba wahania konia. No boi ty jak pierdolną kurwa, tak że on się nie zabił, kurwa, to ty byś się nie bał? To musi oznaczać ruszenie czasu i start. Pierwsze kółko jest. Drugie kółko spadło. Wyłamanie. Ładnie. Dobre tempo. Jedziemy dalej. Skok niestety. Ale to się z tego zawodu?
spotykamy się dzisiaj w Jadowie. Mam nadzieję, że dobrze tutaj bawicie się razem z nami. Miło mi obserwować te zawody. Cieszę się tutaj ze współpracy ze stowarzyszeniem, z różnymi innymi organizacjami, z księdzem wikarym też dziękuję bardzo za wspólną modlitwę. Liczę na to, że wejdzie ten Hubertus już na stałe do kalendarza imprez w Jadowie. Cieszę się, że koło łowieckie Cyranka zdecydowało się, nie wiem czy tutaj nie widzę nikogo z koła, ale cieszę się, że się zdecydowało go organizować w Jadowie. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać w kolejnych latach. To jest pierwsza impreza, takie jakby pierwsza połowa za tydzień następna. Może tak się złożyło tydzień po tygodniu w Jadowie, ale cieszę się z tego powodu, że możemy się spotykać i razem tutaj świętować. Kolejne spotkania w przyszłości. Młody! Dobra, gonimy Łucia, bo to i tak wszystko jest. On nie słyszy. Weź ten mikrofon, bo nie. Liś świetnie ucieka. Przyczepiła się liścica do niego. I jedziemy dalej. Lis świetnie sobie radzi. Adam i dobrze podchodzi go z lewej strony. Pięknie jedzie. Proszę nie zajeżdżać drogi lisowi. No pięknie ucieka lis. Kluczy, nieźle. Jeszcze nie skorzystał z żadnej nory. I chyba nie ma zamiaru skorzystać. Daniel w pogoni za lisa, za lisem. Ale odpuścił. Niewiele brakowało. Tak, naprawdę. Atakujemy z prawej strony. Wyłącznie z lewej. Po lisa sięgamy wyłącznie prawą ręką. Wygrał doświadczony jeździec. Nie skorzystał z żadnej nory. Panowie, męski pasek potrzebny. Panie Jurku, nie ma pana wielkiego. Łatwa gonitwa. Teraz wszyscy zbliżamy się tutaj przed publiczność. Prosimy o ustawienie się w porozu. Pojedynkę runda honorowa. Zrób kółko, sam. Tak jest. Sam jeden. Robisz rundę honorową. Galopem. Szanowni Państwo, drodzy goście, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na tegorocznych obchodach Hubertusa w Jadowie. To wyjątkowy dzień, w którym wspólnie celebrujemy piękne tradycje związane ze świętem świętego Huberta, patrona myśliwych, leśników oraz jeźdźców. Cieszymy się, że możemy dziś razem świętować, poznawać bogactwo naszej kultury i przyrody, a także spędzać czas w gronie przyjaciół i miłośników natury. Burmistrza miasta i gminy Jadów, pana Rafała Rozparę. Radnego powiatu wołomińskiego, pana Sławomira Klocek. Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, pana młodszego brygadiera Edwarda Szymankiewicza. Członka honorowego OSP Jadów, pana starszego brygadiera Wiesława Drosio. Przedstawicieli Nadgórzańskiego Parku Krajobrazowego.
Ale słuchaj, jak kolor tam jest. Przedstawicieli oraz poczty sztandarowe. OSP Jadów. Koła łowieckiego Cyranka. Koła łowieckiego Lot. Koła łowieckiego Sobul i Panna. Spotkać się dzisiaj w Jadowie. Najpierw w kościele, potem na Błoniach, teraz w parku. Tutaj u nas w Jadowie. Dziękuję za obecność, dziękuję wszystkim organizatorom dzisiejszego święta. Gratuluję oczywiście myśliwym, leśnikom, wszystkim uczestnikom grup rekonstrukcyjnych, stowarzyszeniom, jeźdźcom, którzy są zaangażowani w uroczystość Hubertusa. Mam nadzieję, że na stałe wejdzie ona już do tradycji Jadowa, że będziemy się tutaj spotykać. Dziękuję panu staroście, panu nadleśniczemu za to, że objęli patronat, że współorganizują tą dzisiejszą imprezę. Oczywiście kołu łowieckiemu Cyranka, wszystkim pocztom sztandarowym z innych kół łowieckich, które były razem z nami w kościele. Dziękuję oczywiście też wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszych zawodach. Za chwilę odbędzie się dekoracja. Mam nadzieję, że będziecie się tutaj bawić. Zapraszamy. Też będzie za chwilę informacja o tym, co będzie dalej. Nie rozchodźmy się, tylko wspólnie razem świętujmy. Dziękuję bardzo. Cieszymy się, że możemy wspólnie świętować ten wyjątkowy dzień, który przypomina nam o bogatych tradycjach łowieckich, szacunku do natury i odpowiedzialności za środowisko. To również moment, aby docenić wartość współpracy w ramach naszej społeczności oraz promować odpowiedzialność za dziką przyrodę. Święty Hubert, patron myśliwych, leśników i jeźdźców, przypomina nam, że przyroda jest naszym wspólnym dobrem, o które musimy dbać. To także czas refleksji nad rolą, jaką pełnimy jako opiekunowie i strażnicy polskich lasów oraz zwierząt. Zapraszamy do wręczenia. Jak on zbiera? Normalnie po prostu wygląda? Ty nie wygrałeś. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Szable burmistrza miasta i gminy Jadów zajął pan Adam Garbacz. Hurra! 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 Gratuluję zwycięstwa. Sygnalistów proszę o sygnał król polowania. Wręczenie nagród zwycięzcom pogoni za lisem. O wręczenie nagród proszę przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Jadów panią Bożenę Krasnodębską, burmistrza Miasta i Gminy Jadów pana Rafała Rozparę i prezesa koła łowieckiego Cyranka pana Mirosława Kasprowiak. Tak oddałeś? Bez walki? Adam Garbacz. Sygnalistów proszę o sygnał, list na rozkładzie i król polowania. Gratulujemy.
Gratuluję wszystkim nagrodzonym. To jeszcze będzie nagroda dla najmłodszego uczestnika pogoni za lisem. Brawo! Gratulujemy.